Witam serdecznie Państwa na konferencji prasowej poświęconej projektowi Europejski Kibic. Zaczęliśmy piłkarską piosenką. Ja w tej chwili zapraszam autora i inicjatora tej wyjątkowej akcji Europejski Kibic, europosła Pawła Zaleskiego. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na naszej konferencji prasowej, na której chciałem Państwu przede wszystkim przedstawić wspaniałych młodych ludzi, którzy podczas Mistrzostw Europy w Warszawie będą pomagać kibicom, którzy przyjadą do Polski, do Warszawy ze wschodniej Europy, którzy będą mówić po ukraińsku i po rosyjsku. Kilka miesięcy temu razem z grupą moich współpracowników, szeroką grupą obejmującą także naszych współpracowników z Kijowa, zastanawialiśmy się, co zrobić, aby włączyć się w tą wspaniałą imprezę, co zrobić, aby pomóc ludziom, w jaki sposób konkretnie zadziałać. I wiedzieliśmy, że razem organizujemy te mistrzostwa. Okazało się, że jesteśmy w grupie z Rosjanami. I wtedy przyszedł nam pomysł, aby zaprosić do współpracy młodych ludzi, wolontariuszy, którzy w ważnych dla mistrzostw miejscach Warszawy pozwalaliby odnaleźć się, pomagaliby odnaleźć się Ukraińcom, Białorusinom, Rosjanom, którzy przyjadą do Warszawy na te mistrzostwa. Równolegle nasi przyjaciele z Kijowa, z grupy My Europejcy, to jest taka grupa ludzi, którzy działają w stowarzyszeniach pozarządowych, którzy rok temu zorganizowali się w internecie, właśnie pod tą nazwą My Europejcy. Myśmy z tą grupą współpracowali w ubiegłym roku, promując umowę stowarzyszeniową pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Otóż równolegle ta grupa organizuje inną akcję pod nazwą Friendly Ukraine, także mającą na celu pomoc turystom z zagranicy, którzy przyjadą na mistrzostwa na Ukrainę. I to jest taka akcja przeprowadzana równolegle. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Pewnie Państwo byście chcieli zapytać się, dlaczego ja, poseł do Parlamentu Europejskiego, włączam się w takie działanie w Warszawie. To jest moje miasto. Otóż dlatego, że dla mnie europejskość to są pewne wartości. To jest życzliwość, to jest otwartość, to jest tolerancja. Bardzo bym chciał, aby po zakończeniu tych mistrzostw te europejskie wartości zostały wzbogacone o coś, co nie tylko dla Polaków, ale także dla wszystkich, którzy mieszkają w Europie Wschodniej, jest bardzo ważne, czyli o gościnność. Bardzo byśmy chcieli, aby ta gościnność stała się jedną z tych wartości charakterystycznych dla Europy. I muszę powiedzieć, że w tym kontekście z dużą przykrością przysłuchiwałem się różnym głosom, które płynęły z różnych stron, aby przenieść ukraińską część mistrzostw do innego kraju. My bardzo cieszymy się, że mistrzostwa są w Polsce i na Ukrainie. Bardzo cieszymy się, że w Polsce w Warszawie organizujemy taką akcję, a nasi przyjaciele ukraińscy w Kijowie i w innych miastach. Bo to jest tak, z jednej strony macie Państwo tych polityków, którzy chcieli odebrać Ukraińcom wielkie piłkarskie święto. Z drugiej strony macie tych, którzy w Kijowie, ale tutaj w Warszawie będą pomagali Rosjanom, Ukraińcom, Białorusinom odnaleźć się w naszym wspaniałym mieście. I jest druga kwestia, która też, muszę powiedzieć, sprawia nam przykrość. To są te wszystkie głosy, cała ta dyskusja, która przewija się w mediach polskich o potencjalnych konsekwencjach przyjazdu jakiejś wielkiej, dużej grupy kibiców rosyjskich do naszego miasta. Otóż jest tak, że w każdej grupie narodowej są kibole, są chuligani i na tych przyjęcie są przygotowane polskie władze, niezależnie od narodowości. Ale my czekamy na tych kibiców, którzy przyjadą do Warszawy, po to, aby wesprzeć swoją drużynę, po to, aby oglądać mecze, po to, aby wreszcie przy naszej pomocy poznać Warszawę, zobaczyć, jak bardzo się zmieniła z tego szarego
komunistycznego miasta w piękne, wspaniałe, kolorowe miasto, które tętni życiem. Chcemy, aby ten przekaz trafił do naszych przyjaciół z Europy Wschodniej, bo przecież w ten sposób najlepiej możemy budować relacje między naszymi krajami. I muszę powiedzieć, że bardzo bym chciał, aby cała ta dyskusja, która dzisiaj dotyczy właśnie takich potencjalnych konsekwencji przyjazdu kibiców rosyjskich, po prostu się zakończyła. Kochani, czy boicie się kibiców rosyjskich w Warszawie? Nie! Bardzo dziękuję serdecznie i będzie mi bardzo miło, jeżeli podczas mistrzostw również będziemy mogli się spotkać. Państwu zostanie rozdana informacja na temat tej akcji. Tam będzie informacja o adresach internetowych, w których będziemy aktywni. Będzie informacja również o miejscach, w których nasi wolontariusze będą dostępni, będą mogli pomagać wszystkim tym, którzy będą prosili o pomoc. Raz jeszcze dziękuję serdecznie i do zobaczenia.